Znajdujemy się gmina Inowłódz. Przed nami bunkier Ringstand 58C typu Tobruk, połączony z Regelbaum 638. Wejdziemy do środka. Jak widać, teren bardzo zarośnięty, zaśmiecony. Co zobaczymy w środku? Przed nami wejście do wieżyczki. Miejsce na amunicję. Teraz wejdziemy do schronu na drużynę piechoty. Zobaczmy, co jest w środku. Co prawda wejście do tego schronu jest dość utrudnione ze względu na śmieci, które tu się znajdują. Ale postaram się Państwu to pokazać, co jest w środku. Woda. Butelki. Niezbyt ciekawie to wygląda. Znajdują się tutaj trzy dodatkowe pomieszczenia. Dostęp jest utrudniony. Tu zasypany częściowo pianem. I pomieszczenie następne. Szyb wentylacyjny. Jakieś części kanalizacji. Kolejny bunkier znajduje się w Inowłodzu. Wybudowany został w 1944 roku. Wchodzi w skład umocnień linii Pilicy. Jest to Regelbaum 668. Zobaczmy, co jest w środku. Składa się z jednego korytarza i jednego większego pomieszczenia. W którym jest szyb wentylacyjny. Zobaczmy, co tam jest. On jest niestety zasypany. Wejdźmy do kolejnego biura. Kolejny Regelbau, który spełniał rolę garażu na armatę przeciwpancerną PAK-40. Na środku tego bunkru znajdował się podest chroniący przed zalaniem armatę. Tu widać ślady montażu tejże armaty. Przed nami kolejny bunkier, Reichstand 58C.
typu do Stobruk. Tutaj widoczne jest zasypane wejście boczne. Śmieci to już u nas zbyt często. Z tego bunkru wystawał karabin maszynowy. To była dobra pozycja strzelecka. Z uwagi na sytuowanie tego bunkra na górce. Kolejny bunkier znajdujący się w Wnowodzu, typu Dobruk. Prawdopodobnie była zamontowana w nim wieżyczka typu Panzerkampfwagen 2. Telewizor. To jest ciśnienie. Znajdujemy się w Inowłockich Lasach, w rejonie kopalni. Jesteśmy w miejscu, w którym prawdopodobnie miał być wybudowany bunkier sztabowy. Wiemy to stąd. Wiemy to od mieszkańców, którzy podczas wojny byli tutaj w niewoli i kopali ten dół pod bunkier. I którzy żyją jeszcze do tej pory. Wygląda to podobnie do dziury po wybuchu jakiegoś pocisku. Idźmy do następnego punktu naszej wycieczki.